telewizji jedzie, jedzie Lemon Lambo. O! Real Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie świeżo dodane do gry Lamborghini Huracan. Ale zanim je zakupię, to jeszcze tutaj szybko przypomnę, że posiadam swojego twórcy, więc jak coś kupujecie w sklepie, to możecie mnie wesprzeć. Wracając do Lambo, no to na pewno trzeba powiedzieć, że jest stosunkowo drogie, bo kosztuje aż 2000 kredytów. Dostajemy za to te oto przedmioty, co tutaj macie pokazane. Też warto zaznaczyć, że jest bardzo fajny baner za friko, baner Lamborghini. Można go odebrać za darmo, od razu zamontować. Super sprawa, że dali to za friko. No i jeszcze z eventu Pele macie chyba baner gracza oraz antenę za friko do odbioru. Także tutaj gra chociaż trochę nas rozpieszcza. Dobra, zobaczmy może, co można właściwie zmieniać w Lambo. To jest, tego co widzę, jest taki oto domyślne malowanie, które można mieć do obu drużyn założone. Ja sobie je wybiorę, czemu nie? Teoretycznie można wybrać brak malowania, ale nie można zmieniać sposobu lakieru. Jest tylko tego typu, aczkolwiek jest ono naprawdę bardzo ładne i tak, więc aż tak bym nad tym nie ubolewał. Opony też mamy do dyspozycji, tylko jedne i drugie. Swoją drogą ciekawi mnie, czy można je używać na innych samochodach. Byłoby to naprawdę bardzo fajne, bo są naprawdę doskonałe te felgi. Przy wyborze boosta mamy pełną dowolność. Na dach nic nie założymy. Antenki wyłącznie też tutaj są dostępne z Lamborghini. Wybuchy, jak przy każdym samochodzie, też pełna dowolność. Ślady spod opon to samo. No i dźwięk silnika. O kurde, jaki fajny. No i kurde, niestety to, co miałem nadzieję, że będzie super sprawą, się nie sprawdziło i nie możemy używać opon z Lamborghini do innych samochodów. Szkoda wielka, w sumie ja bym to udostępnił. Ale to jest pewnie kwestia licencji, to nie mamy nic do gadania. Naprawdę jedno z lepiej brzmiących samochodów. Niby jest to taka rzecz, na którą się za bardzo nie zwraca uwagi, ale no jest to przyjemne, nie ma co. Już na samym początku zobaczymy sobie, jak się prezentuje hitbox na samochodzie. Z tyłu nie wygląda źle, z góry troszeczkę wystaje, też od razu powiem, hitbox to jest tak jakby rzeczywiste zachowanie samochodu. Nie jest tak, że jest doskonale odwzorowane, jak samochód uderza w piłkę na bazie tego, jak wygląda, tylko jest właśnie oto taka figura, która decyduje o tym, jak się zachowuje auto w grze. Martwi mnie trochę, że tutaj wystaje spora część maski z przodu. Jest też to auto trochę niższe niż pokazuje tutaj hitbox. Aha, i nie powiedziałem, generalnie powinno się to tak samo zachowywać jak Dominus, jest to ten sam typ auta, więc jeżeli o to chodzi, to jest naprawdę jakościowo. Dobra, myślę, że najlepszym miejscem do przetestowania Lambosa będą po prostu rankedy jedynki. Tam najwięcej zależy od nas, będziemy mieli najwięcej kontaktów z piłką, więc tak też zrobimy. A no i moja aktualna ranga to Grand Champion 2. Pierwszy przeciwnik? Nie wiem czemu, ale mi się kojarzy, że to jest ktoś, kto też prowadzi swój kanał na YouTubie. Aczkolwiek nie pamiętam, po prostu kojarzę ten nick. Możliwe, że też z rankedów. Strzelamy pierwszą bramkę. Dobra. Wywalmy piłkę, pinch, soczysty, soczysty, odpowiada mi. Pierwsze sekundy, no dobra, nie będę się wypowiadał po pierwszych sekundach, bo to nic nie znaczy, ale na razie nie jest źle. Chyba, że stracimy bramkę z tutaj. Tracimy bramkę, ale to nie przez auto oczywiście. Dobra, poprowadźmy piłkę na dachu. Trzyma się przyjemnie. Air dribble, no jakoś za bardzo mi nie siadł, aczkolwiek chyba było wystarczająco. W ogóle to nie wiem, ale boli mnie moja ustawiona kamera na tym aucie. Ze względu na to, że w Forzie i tego typu gierkach jest ona zdecydowanie niżej, tutaj ze względu na to, że chcę widzieć, co jest za piłką, to niestety mam tak inaczej ustawioną i aż tak ładnie nie prezentuje się auto z tyłu, jakby mogło przy innych ustawieniach kamery. I kurczę, prawdę mówiąc, kusi mnie, żeby zmienić się na taki typowo, nie wiem, czy freestylera, czy czego, ale po prostu, żeby to auto było lepiej widać, bo jest naprawdę bardzo ładne. Gości, nie strzelaj. Tracimy bramkę, odpuściłem mu sytuację, bez sensu. Bumerek w bramkę, dobra, nie był to bumer, ale... Ale on się wyleje, więc wystarczająco dobre uderzenie, jak na bez boosta. Nie, no nie będziemy tracili każdej bramki w identyczny sposób, tutaj agresywny challenge. Kolejny agresywny challenge, złapanie piłki, jesteśmy szybcy jak... Lamborghini przystało. On w ogóle używa malowania Pele, także też chyba kupił ze sklepiku. Generalnie ostatnio jakieś dobre przedmioty są w sklepiku rocketowym, dlatego pora sfrołować bramkę. Uff, wygraliśmy. V10 robi swoje, kappa. Fuliczek całkiem przyzwoity, no nie można powiedzieć, że był słaby. Na pewno był lepszy niż moje pozycjonowanie. Zniszczymy go, zniszczymy go. Szybkie uderzenie w bramkę powinno wpaść. Tak, 4-4.
Też mogłem się troszeczkę... Aha, to siedzi w bramce. Ale chciałem powiedzieć, że mogłem się troszeczkę rozgrzać, bo nie mam na świeżo porównania z innymi samochodami. Tak świeżo wbiłem na rokietę i stwierdziłem, że o, Lambo, to pora nagrać odcinek. Ale to nie jest złe. Okej, udało się obronić. Trudną piłkę tak naprawdę, tylko po to, żeby zważywić kontrę. Nie mamy boosta do dobrej godziny. Ale Lambo, jak widzimy, nie potrzebuje. Nie wiem, cały czas chcę mówić jakieś suchary typu, że jest wystarczająco szybkie bez boosta. Ale to nie ma sensu i tracimy gola. Da się go rozwalić? Proszę? Nie uda się, niestety. Ważne, żeby nie zostać skontrowanym, bo to by tyłek bolał. W takiej zerowej sekundzie. Okej. Okay. O nie! Kurde, typie, opadaj piłko. Dobra. Dogrywka. No i tracimy go po moim wolnym wznowieniu. Najgorzej, brak skupienia tutaj wygrał. Dobra, rozpoczyna się drugie spotkanie, to myślę, że warto by było przekazać jakieś tutaj pierwsze wrażenia. I nie wiem, do czego w ogóle powinienem je porównywać. Ostatnio robiłem test tego Forda, co był dodany. I tam jeszcze bardziej było wszystko zakłamane. I taki był mniej przyjemny od Lambo. Po prostu był jeszcze mniej przyjemny, w sensie Lambo jest przyjemny, zacznijmy od tego, a Ford był taki se, po prostu ładnie wyglądał i tyle. Ale nie kopaj mojego auta, ale się szybko wróciliśmy na farcie. W sensie na skillu. Chciałem, przejęzyczyłem się. Liczek nie był zbyt dobry, aczkolwiek i tak wpada. Wracając niestety, tak jak te wszystkie licencjonowane auta, nie wydaje mi się, żeby to było jakieś super dobre auto pod tryhard, ale może szczęście przynosi, przynajmniej tak to wygląda w tej chwili. O, i gramy naprzeciwko Dominusa, czyli chyba najlepszego po prostu w grze. Jakby to nazwać po prostu. Auta, które najlepiej odzwierciedla ten hitbox, który właśnie też posiada Lamborghini. Innymi słowy, jeżeli komuś zależy stricte na tryhardzie, a nie na wyglądzie i nie na fanie, to prawdę mówiąc, ja bym tak bardzo nie polecał. Lamborghini! Kurde, myślałem, że to wejdzie i tutaj będzie. Jak gadam jakieś randomowe hasło. Do intra, aczkolwiek nie wyszło. Ale nie, no dobra, inaczej. Przyjemne auto? Nie pod rankedy. W sensie pod rankedy, aczkolwiek nie pod to, jak jesteście największymi spocuchami, co muszą mieć wszystko najbardziej tryhardowe. O tak powiem. Okej. Ale mocarny flick, ja pierdzielę. To auto co chwilę mnie jakoś zaskakuje. Dobra, to było tragiczne, co zrobiłem. Chciałem jeszcze bardziej tutaj przetestować, czy nawet przy czymś takim tak wysoko piłka poleci, jak zrobię flicka. Niestety, no nie udało się. Dobra, oddał nam piłkę, to się można pokusić o jakiegoś aeriala magicznego. A zróbmy ground pincha. Kurde, chciałem powiedzieć, że było precyzyjnie, ale jak widać nie było. Chociaż znowu nie było precyzyjnie. Myślałem, że nas będzie jechał zniszczyć, ale się zlitował. Zostawmy piłkę. Serio, sam wybiłem. Gostek prejumpował mojego flika, ja go nie zrobiłem, żeby to na luzie weszło. Ale sam wybiłem swoje uderzenie, także jak widzicie, PPG Edek. O, całkiem ładnie skontrowana piłka, mi się przynajmniej wydaje. No nie no, było to całkiem soczyste. Szkoda, że aż przycięło ekran na replayu. Kolejna próba. Bumpik? No, ja nie jestem najlepszym w air dribble bumpy, ale przynajmniej weszło, było to pokracznie zrobione, ale jest gol. I co, do trzech razy sztuka? Bumpik? Kurde, chciałem jeszcze to jakoś uratować, bo mi piłka spadła. Ewidentnie muszę poćwiczyć air dribble bumpy jeszcze dodatkowo. Jednak jestem przyzwyczajony do Feneka, czy tam Fenka, nie wiem kto jak woli mówić. O, low 50 to zawsze jest problemem w niskich autach, aczkolwiek on też ma do minusa, więc powiedzmy, że tutaj było naprawdę wyrównanie pełne. Ale tracimy go tak czy inaczej. Też kolejna rzecz, która jest na pewno na minus w stosunku do takiego Feneka, ale to jest kwestia nie Lamborghini, tylko generalnie hitboxu tego, że ma trochę gorszy promień skrętu, to znaczy potrzebuje więcej miejsca, żeby skręcić o ten sam poziom, ale to ze względu na to, że to auto jest dłuższe, więc
No to naturalnie tak się zachowuje fizyka też w grze tym razem. Takie rzeczy są dopracowane na szczęście w rokecie. Tutaj przeciwnik coś głupiego zrobi, więc strzelamy gola. O, czyżby pierwszy gol po wznowieniu? Dokładnie. Już chciałem, myślałem, że on to obroni, jak powiedziałem dokładnie, ale na szczęście nam tego nie zrobił. No, wiedziałem, że nas będzie challenge'ował, bo cały czas praktycznie robiliśmy to samo, czyli braliśmy piłkę na dach i podjeżdżaliśmy jak najbliżej. Więc trzeba było coś zmienić w naszej grze. Cyk, demo. I męk jakiś dziwny, nie wiem jak to nazwać, próba flika. Zdążymy strzelić? Nie zdążymy strzelić, ale dobra, mecz wygrywamy. Dwa mecze rankingowe rozegrane i naprawdę nie było źle, ale chcę sobie jeszcze pojeździć trochę w trybie swobodnym, potestować jak to auto się zachowuje, dać wam jakieś jeszcze odczucia. O kurde. Dobra, pinczy jako tako chyba siedzą. No i dobra, chyba pora zrobić jakieś szybkie podsumowanie tego samochodu. Co do ceny, 2000 kredytów to jest naprawdę sporo. Prawdę mówiąc, liczyłem, że te opony, które dostajemy w zestawie, będzie można używać do innych samochodów i to by jeszcze wtedy jakoś się zgadzało. Jeżeli ktoś jest fanem Lamborghini, jeżeli komuś bardzo podoba się to auto i nie jest typowym tryhardem, który potrzebuje mieć wszystko jak najbardziej grywalne, no to tu jest Lamborghini, tutaj nie ma co więcej dodawać, po prostu idzie i kupuje. Jeżeli ktoś liczy, że to będzie jego nowe ulubione auto pod kątem grywalności, to moim zdaniem z tego samego typu samochodu przyjemniej się gra trochę Dominusem, ponieważ zwyczajnie lepiej odzwierciedla swoje hitboxy. A tak poza tym wszystkim, no to naprawdę kozacko, że zobaczyliśmy tutaj kolejnego hypercara w grze. No prawdę mówiąc, nie spodziewałem się Lamborghini, zwłaszcza mając na uwagę, że Ford Mustang oraz Formuła 1 zostały zapowiedziane, że dodaną zostanę w maju, a tutaj tak nagle znikąd informacja o Huracanie. No i ja już nie będę przeciągał tego odcinka, zapraszam chętnych do zostawienia subskrypcji oraz lajka, mam nadzieję, że pokazałem wszystko, co właściwie chcieliście się dowiedzieć o tym samochodzie i to by było tyle. Elo, elo.